Naszym gościem jest europoseł Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wciąż jest pan zastępcą przewodniczącego Platformy Obywatelskiej? W dalszym ciągu. Nie złożył pan rezygnacji, dymisji? Nie, nie ma takiego powodu. No, może jednak jest, bo podpisał pan list grupy parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, którzy twierdzą, że Platformie potrzebna jest wieloaspektowa przemiana wewnętrzna i że są potrzebne daleko idące zmiany. Słowem, ta Platforma, która jest dzisiaj, nie do końca wam się podoba. Kto odpowiada za to, że dzisiaj Platforma Obywatelska nie działa najlepiej? Pan, zastępca przewodniczącego Platformy Obywatelskiej i szef Platformy Obywatelskiej? Panie doktorze, jak się ludzie czymś martwią i mają prośbę o to, żebyśmy porozmawiali, to trzeba po prostu z nimi stanąć. I ja tak to potraktowałem. Stanąłem razem z nimi, z ludźmi, którzy mają wątpliwości, chcą porozmawiać. Jestem razem z nimi, dlatego że ja jestem człowiekiem Platformy Obywatelskiej, mimo że nie jestem od początku Platformy Obywatelskiej, to jestem takim człowiekiem Platformy Obywatelskiej z krwi i kości. Ja no i stając z tymi ludźmi, którzy napisali ten list, podpisał się pan pod tym między innymi, że Platformie potrzeba silnego przywództwa. Tak mówią pana koledzy, pana koleżanki. Jeśli tak mówią, to znaczy, że tego przywództwa im po prostu brakuje, że go nie widzą. Pan widzi silne przywództwo na czele Platformy Obywatelskiej? To ja zacznę od dementi pytania, które pewnie padnie za chwilę. Wolałbym odpowiedź na pytanie, które padło. Dobrze, już odpowiadam. Ja uważam, że dzisiaj Platforma musi skupić się na budowaniu swojej własnej tożsamości. Musi być silnym partnerem na opozycji. Między innymi dlatego, że to wszystko, co wydarzyło się w ciągu ostatniego tygodnia czy dwóch, myślę tutaj o losach liderów lewicy, pewnie o tym też przyjdzie czas porozmawiać, to zmienia polską scenę, także zmienia polską opozycję. Myślenie o budowaniu tożsamości Platformy, proszę wybaczyć, słyszę od pana kolegów, koleżanek już od wielu miesięcy, jeśli nawet nie lat, bo to nie pierwsza tego typu dyskusja. Ale kiedy rezygnował pan z walki o przywództwo w Platformie, Borys Budka na tej samej konferencji prasowej mówił, że wyzwaniem jest budowa nowoczesnej, skutecznej, profesjonalnej partii uśmiechniętych Polaków. Stworzymy taką partię. Obiecywał. Stworzył Borys Budka partię profesjonalną, skuteczną partię uśmiechniętych Polaków? Wie pan, jesteśmy dużą, silną partią. Ja zawsze będę stał po stronie ludzi, którzy partię naszą wspierają, z którymi jesteśmy od 20 lat. To jest partia, w której jest wiele tysięcy ludzi, która ma radnych, samorządowców, ma ludzi, którzy nas wspierają zupełnie anonimowo, dlatego że chcą to robić. I dlatego stoję twardo u boku Borysa Budki i uważam, że to jest ten moment, kiedy wszyscy musimy się skonsolidować i wszyscy musimy twardo określić rolę Platformy Obywatelskiej. To samo mówił pan w grudniu 2019 roku, kiedy chciał pan być przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Mówił pan tak, Platforma musi być partią społeczną, musi być organizmem tętniącym życiem. Musimy pracować z ludźmi codziennie na ulicach. Musimy słuchać nie tylko posłów, posłanek, ale i burmistrzów, radnych, wójtów. To było ponad rok temu, panie przewodniczący. Pytanie, czy Platforma Obywatelska dzisiaj jest organizmem tętniącym życiem, jak pan sobie wymarzył? Wie pan co, myślę, że te cytaty, które pan słusznie cytuje z zeszłego roku, były sprzed okresu, w którym wpadliśmy w rok zamknięcia ludzi w domach. I w tych domach zostali zamknięci ludzie, którzy ze polityką się nie zajmują i zostali zamknięci w tych domach ludzie, którzy się też polityką zajmują. My od roku prowadzimy rozmowy z ludźmi przez tego Zooma, którego pewnie każdy z nas już nie znosi, przez Skype'a, którego nie chcemy obsługiwać. Też wolałbym siedzieć z panem w studio i pokazywać moją uśmiechniętą twarz, siedząc z panem na żywo. I w tym samym czasie na przykład Szymon Hołownia też walczy o tych samych wyborców pewnie co wy. Też ma Zoomy, też ma internety, a w sondażach to on jest przed wami i jakoś mu się udaje zdobywać nowych wyborców, choć nie ma tylu ludzi w parlamencie, co wy. Wie pan co, sondaże zawsze są takie, do nich trzeba podchodzić z pewnym dystansem. Dzisiaj mamy taki, kilka dni temu mieliśmy sondaż Kantaru, w którym Szymonowi, którego zresztą znam osobiście i pozdrawiam go tą drogą, spadło, nam urosło. Różnie to bywa. No dziś najnowszy sondaż Ibrisu dla Onetu. Polska 2050 prawie 20%, Koalicja Obywatelska niecałe 15%. I to jest kolejny sondaż, w którym Hołownia jest przed Koalicją Obywatelską. Wie pan, ja w Platformie jestem długo już i przychodziłem do Platformy w okresie, w którym Platforma sprawowała rządy.
I widziałem już różne momenty. Już pamiętam momenty, kiedy nasi konkurenci, którzy mieli po 20% i dzisiaj ich nie ma na scenie politycznej, ale też nie jest w mojej ocenie najważniejszym konkurencja jednak po stronie opozycyjnej. Wie pan, bo coś ale się tym się zajmujecie, panie pośle, choćby w ostatnich dniach przerzucając się odpowiedzialnością z lewicą, kopiąc się po kostkach, mówiąc na przykład o tym, że to, co zrobiła lewica, to jest pakt Ribbentrop-Mołotow w polityce. Takich słów użył na przykład Radosław Sikorski. Wiem, czytałem te słowa, pracuję z Radkiem. Podobają się panu? Tutaj w Parlamencie Europejskim. To, że Radek Sikorski ma bardzo mięsisty, twardy język polityczny, ja akurat w nim to lubię, ale przechodząc do sedna i meritum sprawy. Panie redaktorze, stała się rzecz jednak bardzo poważna, bo to nie jest tak, nie znajdzie pan żadnej mojej wypowiedzi, ani moich koleżanek i kolegów, która by w sposób brutalny atakowała opozycję. Myślę, że pan nie znajdzie w ciągu ostatnich miesięcy, czy nawet lat. My zbudowaliśmy potężną... Nie, pakt Ribbentrop-Mołotow to jest w ogóle żadna wypowiedź atakująca koleżanki i kolegów z opozycji, panie pośle. Nie dał mi pan dokończyć. Nie znajdzie pan takich wypowiedzi przed tym ruchem, na który zdecydowali się liderzy lewicy. Bo jeżeli liderzy lewicy postanowili zapukać do drzwi w KPRM-ie Dworczyka i Morawieckiego, to znaczy, że taką decyzję podjęli. A ludzie lewicy zostali na dole sami. Skąd to wiem? A stąd to wiem, że każdego dnia dzwonią ci ludzie i pytają się, co się stało, co my mamy robić. I teraz przechodzę znowu do Platformy. I Platforma Obywatelska musi być partią centrum, która otwiera się na swoje skrzydła, lewe i konserwatywne. I słyszeliśmy to już wiele, wiele razy, panie pośle, chociażby w dyskusji nad wyborem przewodniczącego. I wiele razy słyszałem już wcześniej, że że musicie wyjść poza elektorat wielkich miast, o czym piszecie chociażby teraz w liście. Pamięta pan dyskusję o Końskich, o tym, że wyborów nie wygrywa się w Warszawie? Żaden nowy temat. Pytanie, czy naprawdę nic się w Platformie nie zmieniło, że kolejny raz trzeba postawić te same pytanie? Ale jakie pytania, panie redaktorze? Ja nie to, że nie byłem w ostatnim ciągu... Konkretnie, co Platforma ma dzisiaj do zaproponowania wsiom i małym miejscowościom i wyborcom, którzy tam mieszkają? Platforma ma do zaproponowania między innymi, panie redaktorze, to, żeby po pandemii przedstawić Polakom na przykład plan powrotu do normalności, między innymi w zdrowiu. Zacząłem od zdrowia, bo to jest moja część życia publicznego, którą się zajmuję i na której najlepiej się znam. Jeżeli my dzisiaj mamy sytuację taką, że możemy otrzymać od Unii Europejskiej pieniądze na Fundusz Odbudowy, nad którym tu pracowaliśmy, którego nie wspierali politycy PiS-u tutaj w Parlamencie Europejskim, i jeśli te pieniądze możemy przeznaczyć na zdrowie i przedstawiamy plan wyjścia, dojścia do zdrowia Polaków. Polacy od roku, panie redaktorze, nie byli u lekarza, bo się do niego nie mogli dostać, bo szpitale były zajęte... Wiem o tym, bo rozmawiam o tym często z moimi gośćmi i o tym za chwilę porozmawiamy w radiu internetowym rmf24.pl i w portalu interia.pl. Tam się musimy teraz przenieść i tam zapraszamy naszych słuchaczy RMF FM. Dziękujemy. Europoseł Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz nieustająco z nami. No to o zdrowiu, o którym pan chce rozmawiać, to oczywiste. Chwilę tak, porozmawiamy. 8 tysięcy złotych brutto pensji przy wejściu do systemu. O takich oczekiwaniach finansowych mówią pielęgniarki, które przygotowują się do strajku i mówią, że taką kwotę na dzień dobry powinni zobaczyć nie tylko przedstawiciele tego zawodu, ale także innych zawodów medycznych, położnych, techników elektroradiologii na przykład. Konkretne pytanie do pana zajmującego się zdrowiem w Platformie. Realny postulat do zrealizowania? Tak, panie redaktorze. Realny postulat do zrealizowania, dlatego że musi mi pan pozwolić choćby na jedno zdanie, żeby ono wybrzmiało od A do Z. Ja uważam, że pandemia COVID zmieniła całe nasze społeczeństwo i ona musi zmienić także sposób postrzegania państwa. Ja mówiłem o tym publicznie, że państwo musi dzisiaj zmienić, przestawić całe stery państwa na bezpieczeństwo ludzi i odbudować to, co się zburzyło w ciągu ostatniego roku. Bo to nie jest tylko tak, że przyszła pandemia, przesiedzieliśmy w domu. Panie redaktorze, umarło 70 tysięcy ludzi. Każdego dnia umierały setki osób. Byliśmy w rekordowych jakichś liczbach w świecie. Konkurowaliśmy z Indiami i z Brazylią. Okej, konkretnie, panie pośle, powie pan dzisiaj, że jeśli Platforma Obywatelska przejmie władzę, będzie rządziła czy współrządziła, to każda pielęgniarka w Polsce, zaczynając pracę, otrzyma 8 tysięcy złotych brutto pensji? Wie pan, ja nie złożę dzisiaj deklaracji, że każda pielęgniarka otrzyma 8 tysięcy złotych. Tego oczekują. Tego dzisiaj oczekują. Jeśli pan mnie pyta,
czy pielęgniarki muszą dostać większe pieniądze, bo nie, nie pytam o to. Panie, proszę nie zmieniać mojego pytania. Moje pytanie brzmi, czy pielęgniarki dostaną 8 tysięcy złotych brutto, jak oczekują, kiedy będzie rządzić Platforma Obywatelska? Uważam, że oczekiwania pielęgniarek i lekarzy po tym wszystkim, co się w Polsce wydarzyło, muszą zostać bardzo dokładnie wysłuchane. Wysłuchane nie znaczy zrealizowane, panie pośle, i tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Ale jeśli pan pozwoli skończyć jedno zdanie, to będę panu bardzo wdzięczny. Więc jeśli dzisiaj środowisko pielęgniarskie oczekuje 8 tysięcy złotych na wejściu, to być może takie postulaty należy spełnić. Co trzeba w tej sprawie zrobić? Trzeba usiąść do pieniędzy, którymi dysponujemy, zastanowić się, jakie wydajemy. Bo jeżeli fundusze z Krajowego Planu Odbudowy, gdzie tylko 7,5% przeznacza się na zdrowie, co jest w mojej ocenie decyzją skandaliczną. Panie pośle, Bronisław Komorowski nie wierzy, że Platforma Obywatelska jest w stanie odbierać głosy PiS-owi. Kibicuje pan byłemu prezydentowi, który chce budować nowe polityczne centrum? Wie pan, mnie martwią ruchy odśrodkowe, które od jakiegoś czasu dostrzegam w Platformie Obywatelskiej. Ja jestem człowiekiem, który będzie bronił twardo pozycji Platformy Obywatelskiej, dlatego że uważam, że jest to partia, która dzisiaj jest najsilniejszą partią w opozycji, że jest to partia, która musi stworzyć możliwości współpracy dla reszty opozycji, która musi być tym filarem, który opozycję cementuje. Ale Bronisław Komorowski nie wierzy w to, że jesteście w stanie zabierać głosy PiS-owi. I on ma pomysł, żeby budować wokół PSL-u to nowe polityczne centrum, bo jego zdaniem Platforma skręciła w lewo i nie jest w stanie rywalizować o wyborców, rozczarowanych wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Powiem panu tak, że ja słucham bardzo zmartwiony tego typu propozycji, dlatego że uważam, że najgorszą rzeczą, jaka się może w Polsce wydarzyć, to przyjęcie takiego scenariusza węgierskiego. Ja przypominam, że tam przez wiele lat partie opozycyjne mnożyły swoje byty, dyskutowały między sobą zamiast z Orbanem. Skończyło się to tym, że Orban dzisiaj ma autorytarną władzę na Węgrzech, a partie opozycyjne dopiero teraz zaczynają współpracować, mając nadzieję, że wspólnie pokonają system, który zbudował Orban. To czym zatrzyma pan koleżanki i kolegów z tego konserwatywnego skrzydła Platformy Obywatelskiej, żeby oni jednak chcieli być w Platformie Obywatelskiej, a nie w tym nowym politycznym centrum, o którym mówi Bronisław Komorowski? O tym mówiliśmy w pierwszej części naszej rozmowy. Dlatego właśnie powiedziałem, że partia nasza, Platforma Obywatelska, mimo że sam jestem całym sercem człowiekiem lewicy, pan to o mnie wie, wyborcy o tym wiedzą, ale ja, będąc człowiekiem lewicy, stawiam twardą tezę, że jeśli chcemy partii dużej, mającej ambicje przejęcia władzy, to musimy budować partię centrum, w której szanuje się i ma się pogląd lewicowy i ludzi, którzy ten pogląd wspierają, ale jest też przestrzeń dla polityków o bardziej konserwatywnym spojrzeniu na politykę, na Polskę i na świat. Ja będę robił wszystko, żeby Platforma była tą partią, do której przystępowałem, czyli partią, w której jest skrzydło lewicowe, która potrafi wprowadzić i przekonać do tego koleżanki i kolegów w program in vitro, czy choćby tabletkę dzień po, która z drugiej strony szanuje wartości konserwatywne. No tak, pytanie tylko, na ile pana głos przekłada się na to, co się w partii dzieje? Jest pan zastępcą przewodniczącego, ale słucham tego, co mówią niezadowoleni politycy Platformy Obywatelskiej, twierdząc, że decyzje w partii tak naprawdę podejmuje tak zwane piąte piętro, czyli coś na kształt dworu skupionego wokół Borysa Budki, no i że karty rozdaje tak naprawdę środowisko Rafała Trzaskowskiego i Sławomira Nitrasa. Bójdy na resorach? Wie pan co, ja nie jestem zwolennikiem takiego, ja oczywiście czytam te doniesienia, o których pan mówi i kiedy ja słyszę takie różne w internecie, w portalach społecznościowych takie suflowanie, że Platforma musi zwinąć swoje skrzydła i już... Ale to Platforma... nie jest suflowanie, to są konkretne wypowiedzi konkretnych polityków. Tak mówi na przykład w Radiu Plus Ireneusz Raś. Mówi tak, to jest temat tabu, ale środowisko Trzaskowskiego i Nitrasa odgrywa olbrzymią rolę w podejmowanych na bieżąco decyzjach przez Borysa Budkę. No, panie redaktorze, cytuję pan posła Rasia, z którym ja mam stały kontakt i dokładnie z Rasiem rozmawiamy o tym, że w Platformie musi być twarde skrzydło konserwatywne i musi być miejsce dla polityków lewicy. Ale skończę swoją myśl. Jeśli czytam anonimowe wypowiedzi o tym, że zwijamy sztandary czy takie rzeczy, to ja mówię panu patrząc prosto w oczy. Przychodzę do studia, to nie najłatwiejszego dziennikarza, pan o tym wie, że ja mam taką opinię o rozmowach z panem. I siadam z panem twarzą w twarz i chcę panu powiedzieć, patrząc w trudnym programie publicystycznym, który pan prowadzi, mówię jasno. Nie ma mowy
rozwijania jakiegokolwiek szyldu Platformy Obywatelskiej. Mało tego, będziemy ten szyld rozwijali, bo Platforma będzie się rozwijać i będziemy wspólnie budowali partię, która musi wygrać wybory. Bo tylko, że są pana koleżanki i koledzy, którym nie podoba się to, nie podoba się to, że ten szyld Platformy jest ukrywany w działalności Rafała Trzaskowskiego, o czym mówiliśmy w faktach, kiedy on buduje swój ruch, to tam nie ma słowa o tym, że jest jakiś związek z Platformą i to się pana koleżankom i kolegom nie podoba. Wie pan, no, ludzie pytają, część z nas pewnie nie ma do końca wiedzy. Ja przebywam z Rafałem Trzaskowskim pewnie częściej niż pozostałe koleżanki i koledzy. I pytał pan go o to, czy to logo Platformy jest dla niego powodem do wstydu, kiedy szuka tych nowych wyborców? Widziałem się z Rafałem Trzaskowskim całkiem niedawno, rozmawialiśmy, Rafał wspominał o tym, że będzie chciał zorganizować ten kampus dla młodych ludzi. Wszystko bez super. Logotypu Platformy. No właśnie. Ale przecież Rafał Trzaskowski jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Jest naszym kolegą, z którym pracujemy od bardzo wielu lat. Znamy się wspólnie od lat ponad 10, bo obydwaj mamy po 50 lat i wiemy, na czym polityka polega. W związku z tym Rafał deklarował to, że chce być z Platformą i liczę na to, że tak po prostu zawsze. Ale pan zapytał o to, dlaczego tam nie ma logotypu Platformy Obywatelskiej, kiedy on organizuje ten kampus dla młodych ludzi? Nie widziałem się z Rafałem w ciągu ostatnich tygodni, od kiedy ruszyły reklamy. W związku z tym taka okazja do rozmowy z całą pewnością będzie. Rozumiem, że telefon działa w obie strony i można zadzwonić i zapytać, panie przewodniczący. Ale tak pan... konkretnie, krótko na koniec, bo niestety czas nas ogranicza i to nie nasza wina, ale czy w Platformie Obywatelskiej powinno dojść do zmiany przewodniczącego teraz? Odpowiadam bardzo precyzyjnie. Jest to wykluczone, bo dzisiaj musimy się konsolidować, z koleżankami i kolegami budować Platformę Obywatelską. Powiem panu więcej. Gdybyśmy dzisiaj tak zapytali koleżanki i kolegów z Platformy Obywatelskiej, ale nie tylko tych z Sejmu, ludzi w Polsce, czy oni chcą budować Platformę, to z całą pewnością usłyszy pan odpowiedź: tak, my chcemy być dzisiaj w Platformie, chcemy ją budować, chcemy jej silnej, odważnej, idącej po władzy. A Borys Budka już teraz na temat mówi, to ja przedostatnie zdanie z mojej strony i ostatnie z pana strony. Borys Budka już teraz w wywiadzie dla Na Temat mówi tak: historia zapamięta mnie jako osobę, która tworzyła silną Platformę. Naprawdę? Bo taką mam ambicję, żeby Platforma była silna. I powiem panu, ale ona już jest silna? No wie pan, ona... To jest żywy organizm. Nie, ta ambicja jest od ponad roku wygłaszana, tylko pytanie, gdzie jesteście dzisiaj po ponad roku przywództwa Borysa Budki, jak pan patrzy chociażby na sondaże, w które pan oczywiście nie wierzy. Nie, czytam je bardzo uważnie, nie chciałbym, żeby to brzmiało tak, że ja nie czytam sondaże, oczywiście, że czytam, ale chcę panu powiedzieć, bo powiedział pan, że ostatnie zdanie to ostatnie zdanie. My do KPRM-u, czy do Kancelarii Premiera też się wybieramy. Tylko my nie wybieramy się do Kancelarii Premiera po to, żeby zastukać do drzwi Dworczyka. Tylko po to, żeby Dworczyka i Morawieckiego stamtąd na zawsze wyprosić, bo to będzie dobre dla Polski. Pytanie, czy macie na to konkretny pomysł, panie pośle, ale to już temat na inną zupełnie rozmowę. Umówił się pan z działaczami partyjnymi na ten właśnie czas i tutaj przed nimi niestety muszę chylić czoła i ustąpić miejsca. Bartosz Arłukowicz był naszym gościem. Pozdrawiam bardzo dziękuję. Pana, Marcin Zabrowski, do zobaczenia. I do zobaczenia i trzymajcie się zdrowo państwo.